Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Zobaczycie ilość końców u mnie, troszeczkę tak śmieszną dla was, ale no trochę zapasów kupiłem, no bo za chwilę wyjdzie FIFA 15, a okaże się, że końcy zdrożeją i jeszcze nie będzie się opłacało je kupować, dlatego tak, trafił mi się Lamela, który może tam zostanie wykorzystany w najbliższym czasie. Ja mu tu dam teraz styl gry podskrzydłowego, to ma być pomocnik w takim razie. Zaraz mu coś damy, żeby mógł robić dużo. Tak, damy mu torniczego. I sorry, bo chyba mój komp troszeczkę hałasuje za bardzo. Dobra. No to w sumie to by było wszystko, jeżeli chodziłoby o to. I chyba jeszcze obrońca tam bodajże, ale to go kiedy indziej będę wzmacniał. Jak się kiedyś przyda, to go się weźmie, ale póki co nie widać takiej potrzeby za bardzo. I Romero jeszcze, ale tak patrzę na niego i myślę, no chyba raczej nie za bardzo. Ale kiedyś go wykorzystam, jak mnie Caballero wkurzy, no to go zamienię za Romero. Tak właśnie mam 6 milionów końców, możecie mnie zamordować za to, ale no troszeczkę przyszło mi. Boże, pomyliły mi się te zakładki, miałem powiedzieć, że gramy ligówkę, więc ligówkę, no. Na razie jeden punkt, remis, 8 meczy, no nie jest to też za ciekawie, jak dla mnie. Jeszcze nie ma przewidywanej ilości punktów, więc oby nie było tragicznie. Dobrze, jest, tak. Nic nie zmieniałem? Nie. Jedziemy. Zobaczymy, co nam się trafi dzisiaj. I mam nadzieję, że ja to szybko jeszcze ogram i wygram. Trochę grałem w FIFA przed następnym meczem i no, czuję się pewniejszy. A weźmiemy takie, bo możemy przecież. Caps Locka muszę włączyć, żeby mi coś. O kurde, co to on ma? Hu hu hu. Bayern w pełnej krasie. Plus jeszcze jeden z Borussii. Mógł dać sobie innego. Benatię mógł sobie dać. No, to mamy wyzwanie. To mamy ciężkie wyzwanie i ciężki orzech do zgryzienia. Ale przewinąłbyś to! Co? Może jesteś czarnym nygusem i pewnie to też nagrywasz? A co mnie to obchodzi? Weź to przewin. Ale dobra. Jak sobie życzysz, my też popatrzymy. O dobra, chyba się ogarnął jednak. To w sumie nawet dobrze, ale trzeba walczyć z tym ciężkim typem, bo on nie da za wygraną. I na pewno będzie chciał mnie ograć tutaj za wszelką cenę. Na razie idzie mi tak średnio, choć oczekuję od siebie więcej, że coś zrobię. Di Maria! Wo, nieźle. To była niezła akcja. Masz Szczerano. Dobrze, walczy z piłką. Znaczy o piłkę. I Aguero traci piłeczkę. Ale patrzcie, już przeciwnika tutaj przetrzymywałem w niepewności. Aj, dobra. Tym razem chyba Ansaldi popełnił poważny błąd. Dobre przejęcie, brawo. A i teraz on przejął z powrotem i będzie chciał atakować. Ale uwaga na Ribery'ego, bo zważając na jego umiejętności, wysoki overall, no nie będzie łatwo. No i dobra. I właśnie to już się zaczyna ten moment, w którym Caballero przestaje bronić nawet główki. No i właśnie Ribery. No i to jest ten ciężki przypadek, że no dał radę.
tu w powietrzu. A czy my jak to dalej będzie wpływało na jego losy i moje tym bardziej? Tym bardziej na moje, bo za mną jest coraz nieciekawie. Pierwsza bramka zdobyta została w 10 minucie. To podanie. No i dobra, Aguero dziad stracił już piłkę. I pewnie teraz chcę kolejną akcję skombinować. Zobaczymy, co nie możemy mu na to pozwolić. Di Maria. Palacio oczywiście zdezorientowany, jeszcze źle podał. O, to tą piłkę myślałem, że nie złapię. Oczywiście tak sarkastycznie to powiedziałem, bo no taka prawda, kurde, puścił taką pustą szmatę. I udało mu się gola zrobić w ten sposób. Dobra, podanie do Aguero. Choć wszyscy znają jego umiejętności driblingu, fantastycznie zawsze radzi sobie w sytuacji jeden na jeden. Dobra, ale no co z tego, że sobie radzi, jak traci piłkę? Co chwilę. Co podejdzie, to straci. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. No, zajebiste podanie Di Maria. No naprawdę. No i ten już traci piłkę. No i nie wiem, co mam też za Aguero robić. No i patrz. Co podejdzie, to straci. Już trzeci raz Zabaleta, ty mnie już nie wkurzaj. No i kurde, nawet takim markowaniem piłki nic to nie pomogło. Ale zabralibyście im tą piłkę, co? O kurde. Dobrze, to złapał. Ale znowu Lewandowski. Co go tak na Lewandowskiego wzięło? Dobra, Lewecki biegnij bez zastanawiania się. Teraz go okiwaj trochę. O, takie moje okiwanie do dupy całkowicie. Dobra, masz Szczerano. I Aguero, i kurde, nic nie zrobił. Nie wiem, co z nim. Dobra, Di Maria. Teraz dośrodkujesz. Pięknie. I Aguero, ładnie, pięknie, i tak gra Aguero, i z wolę ja przyjebał, dobrze, niech cierpi dziwka, no, już, skurczy dostajesz, na widok tej bramki mojej, nie ma, trzeba teraz przewagę zdobyć. Tu trzeba bawić się tym markowaniem. O, Robben mnie tu poturbował, ale gówno mu to dało. Szykujemy się do następnego strzału. I Aguero, jak to mógł spierdolić? Nie wierzę. Musiałem zaknąć znowu, ale to, co zrobiłem i to, co on zrobił, no to masakra. I czy ja piłkę teraz, pytanie? Nasza. Chyba. Nasza? Nasza, dobrze. To mamy wywalczone, ale Di Maria coś ty zrobił. Groźne, gdyby nie ten przechwyt. Dobrze, ładnie. Palacio, dobra. Okej. I Aguero. No i znowu spieprzył. Co ty robisz? Aguero, obudź ty się, człowieku, remisujemy. Chcesz to wygrać? Ci powinno na tym bardziej zależeć. No i gratuluję, Aguero. Idioto. Nie wkurzaj mnie. Co z tego, żeś strzelił jednego gola z voleja? Oni mogą nam jeszcze z 5 bramek narąbać. I to będzie twoja wina, bo ty nie wykorzystałeś okazji, jakie ci się nadarzyły. No i Ribery tu nas wykiwał, ale Zabaleta tutaj działa. No Aguero już stracił po raz kolejny taką piłkę i taką okazję. Super. Podanie Getze. Teraz Demichelis to lekko wykopał. Lekko miałem na myśli, mocno. No idiota. Co za łajza się musiała wyglebić. Dobra, podaj do Aguero. Aguero ciągle traci piłki. O, Lavezzi. Lavezzi. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. O, jak spanikował. Dobra, masz Szczerano, źle podał. Tevez. I do Kuna Aguero. No i kurde, co to było? Co to było, mi powiedz? Bo ja tego w ogóle nie wytłumaczę. O, i Aguero. Boże. Oruju. Staram się tu tworzyć z akcji na akcję.
A on nic. On zrobił sobie jedną akcję i jednego gola. Ja tworzę tutaj kilkadziesiąt, nic nie wyjdzie. Dobra, Demi Celis. Niestety dupa. I teraz będzie chciał zdobyć przewagę. No i super, ten Aguero jest naprawdę jakiś nieprzytomny. Dostanie piłkę i już straci ją. O. No i genialnie Aguero, bardzo. Dobra, Di Maria. Nie, tak dziwnie mi się z tą piłką. Boże. Co wy robicie? No 8 strzałów, 1 gol. On ma 2 strzały i ma 1 gola. I to jest śmieszne. Dobra, trzeba tą przewagę już zdobyć teraz, żeby nie było już za późno. O, bardzo dobre dośrodkowanie, ale to obrońca wygrał walkę o piłkę. No i wygrał, no i chuj. No i po jednym golu mamy, no po jednym. Mnie się to nie podoba. Aguero miał tyle okazji. No może tak ze dwie. Tak przynajmniej dwie. Takie stuprocentowe okazje. Ale nic, nic kurde nie robi. Willy jeszcze broni na szczęście. Chyba że znowu puści, to Romero wpuszczę na jego miejsce. A czym, jak on będzie bronił? Dobra. Właśnie zaczęli drugą. I zaczynamy. Lavezzi biegnie. No i dzięki. Popełniłeś błąd. Dobra, ale niech ktoś biegnie. Ale dlaczego ty tam biegniesz? Kurde, muszę tam podawać. Zajebiście, do Zabalety podał. Na fuksie. I no właśnie, to było w cholerę niedokładne. No, to już w ogóle. Dobrze, do Di Marii. Nie, znowu Zabaleta. Co on tam robi? Oho, Palacio. Ale no nie wyszło mu. Próbował. Dobra, Tevez podaj do Zabalety. Teraz Zabaleta do Di Marii. I stracił piłkę. Lewandowski. O, szykują na nas jakąś ofensywną akcję. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? No i dobrze, Zabaleta, no zrobiłeś. Panika była, ale minęła na razie. Bo to nie jest takie od razu. Okej. Okay. Była odbitka. Di Maria. Oho, to był już poważny błąd w wykonaniu Di Marii. I rożny. I za chwilę wznowienie. Ale dobrze, że tam stał przy Robenie, no bo byłoby źle. Naprawdę. No i Hamac Hummels nie trafił. Amavi Motmie powinien trafić, ale. Palacio, co robisz? Tak czy owak, zaraz się zamkniesz. Na dobre. O, spalony. Ło! Kurde. Cieplutko. Teraz Kun Aguero do Di Marii. Dobrze. Żeby nie było spalonego. Jest dośrodkowanie. O, znowu. Nie, tym razem Lavezzi. Ale znowu nie wyszła akcja, bo jego bramkarz broni. Czyli jego Neuer wszystko musi bronić. Mój nigdy nie bronił. Niestety. Teraz Palacio dośrodkuje. Jest. O, Mascherano! Byłaby to jego pierwsza główka na boisku w moim klubie, ale no nic. O, dobra, Alaba nam odebrał piłkę, czarny gnój. Oho, chce Alabą tutaj przeszykować akcję. Nie ma. I spalonego zrobił! Czarny się spalił! Ale koleś jest wymagający. To trzeba przyznać, jest ciężko. Ale jakoś sobie radzę jeszcze. Gorzej by było, jakbym już kompletnie się poddawał. No i dobra, Di Maria już tutaj nie wyrobił przy Riberim, który jest warty kilka milionów i ma większy overall od niego. Chyba, albo podobne mają. Kto wie. Aha, dobre Di Maria, naprawdę. Wyjście jak najbardziej odpowiednie. I teraz Di Maria biegniesz. Pchaj się. Dobra, Alaba zrobił co trzeba.
Ale teraz podanie szybkie tutaj, pięknie do Teveza i Tevez dośrodkuje, ale nikogo tam odpowiedniego nie było. Dobrze zareagowała obrona. Okej. No i super, super. Równo dla obu zespołów, to jest naprawdę mecz walki. No dokładnie. Dobrze, Ansaldi się wpieprzyłeś. No, nadę w Guecemu na stopę. Bo to tak wyglądało przynajmniej. W moim odczuciu, że no normalnie mu musiał na stopę nadepnąć. O, o! Niedobre, ale Demichelis tutaj ładna ofensywa. Ale teraz defensywa się właśnie odkryła. A Willy no obronił ponad miarę swoich możliwości. No bo równie dobrze by to puścił. Dobra, no nie można powiedzieć, oj. I spudłował. Tak? Nie, rożny. Trzeba uważać. Jest cieplutko. Jak w sumie zawsze. Dobrze, namarszczony. Jeszcze prezentuje się kiwkami. Kurde, Stesko. No i to będzie chciał celowo grać na czas, żeby potem strzelić gola. I co? Takie pudło. Patrz, ale on teraz kombinuje. Kombinuje, nie może mu dać! Dobrze. Kurde, atakuje teraz. Naciera. Wszystko robi naraz. Byleby zdobyć tą rąbaną bramkę i prowadzenie. Oj, nie. Nie możemy mu na to pozwolić. I spalonego znowu zrobił. No, nie umie wykonywać akcji, na to wychodzi. Za dużo jego. No, za dużo jego nóbków tam stało. Ale przewiń to. Co mnie to interesuje, żeś spalił. Dobra, wyciep to mocno. 9 minut niecałych. I Di Maria, no wierzyłem w ciebie, ale niestety też musiałeś spieprzyć. Zabierzcie mu tą piłkę. Nie dajcie mu strzelić! Di Maria. O, Akun Agüero. Jeszcze tylko 5 minut, wciąż remis. Doskonałe podanie, naprawdę. Miller. Bardzo. Robert Lewandowski. No, kurde, nie, no nie dajcie mu teraz strzelić. Nie dajcie mu teraz strzelić. Oliveri. O, kurde. Dobre. Dobrze. Z obrony. Lam. Ło! Rożny? Nie, myślałem. Kurde, no i znowu będzie remis. No patrz, i już Ribery ma piłkę. Dobra, Di Maria, biegnij. Oj, super, ten Alaba, ciul! Boże! I znowu będzie remis. I jak ja mam normalnie reagować? A, 5 minut dołożył. Nie wiem, na kij. Dobra. Agüero! Dobrze. Dobiegniesz? Nie, zostaw. Trzeba jeszcze ostatnie wysiłki włożyć w to, no żeby przynajmniej tu strzelić. Dobra, nic. Jak zwykle. On tu kombinuje. On tu chce jeszcze zdążyć strzelić gola. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Wyciep, dobrze Ansaldi. Tylko fajnie, że ty. No i znowu remis, no. Co ja mogę zrobić? To był ciężki przeciwnik. Nic nie mogłem zrobić. Owszem, nie wykorzystałem kilka okazji. Zmarnowałem je, ale no. Mimo wszystko ciężki był przeciwnik. Myślę, że. Meczyk wyrównany, no przynajmniej mogę tak powiedzieć tutaj. No miałem więcej strzałów, on miał więcej celnych, no był lepszy trochę pod tym względem. No posiadanie piłki też miał większe. Ja miałem więcej przejęć, ale to taki szczegół i raz sfaulowałem. Tak wiem, czytam ten statystyki, bo akurat ten mecz jakoś wziąłem pod uwagę. No ja miałem mniejszą celność strzałów, jak i no, podania miałem lepsze, o tam kilka procent. No i znowu mamy jeden punkt i teraz jesteśmy zagrożeni. Mamy 9 punktów przewidywanych, a mamy dopiero jedną przegraną, dwa remisy i zero wygranych.
Więc to jest dla nas jakby takie ostrzeżenie i 7 meczy. Takie, no nie wiem, nie wiem czy mamy w ogóle szansę jeszcze na mistrzostwo, ale będziemy walczyć w dalszym ciągu o awans. Jak my to zrobimy? Tego nie wiem. Tego nikt praktycznie nawet nie wie i jak ja tego dokonam. Dlatego dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego meczyku z FIFA 14 Ultimate Team. No nie wiem, no co ja mam powiedzieć jeszcze. No na pewno ten tego jest Palacio, no, zamienił na Kostę. Co jeszcze takiego mogę zamienić? Coś co mogłoby być jeszcze takie dobre. No nie, mógłbym przetestować równie dobrze jeszcze Gaetana i Lamele, ale oni są rezerwą, więc nie mogę ich sobie od tak dać. No nie wiem co ja jeszcze tu muszę zrobić, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało właściwie. No Higuaina napastnika mógłbym dać, ale no nie wiem czy on by był taki dobry jak Aguero. I to właśnie to jest to, że Aguero no pod każdym względem, prawie pod każdym względem ma lepsze statystyki od Aguero. Znaczy, no tak, od Aguero, bo Aguero no to Aguero 8-8, a on 8-4, no to jest różnica troszkę diametralna. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, na razie, yo, do następnych meczów.